Minęła dziewiętnasta w zanimowanych. Witam Was bardzo serdecznie, jak w co poniedziałek, w kolejnym odcinku, gdzie moim gościem będzie dosyć nietypowa osoba. Po raz pierwszy w naszym odcinku będzie osoba, która zajmuje się bańkami, czyli przedstawię tę osobę jako artystka bańkowa i animatorka Ania Minkina. Witam serdecznie. Aniu, zajmujesz się bańkami. Ale takimi nietypowymi bańkami bo jak się słyszy bańki, to ma się na myśli zazwyczaj dzieci, które puszczają bańki takie z takich małych pojemniczków. I z kijka. Później, mm -hmm. Tak, później animatorzy przerobili to na takie ogromne bańki, mm -hmm. a ty robisz coś jeszcze innego. Tak, <laughs> tak, opowiedz coś o tym. Innego. E, to znaczy tak, też e, oczywiście zaczynałam z kika. E, mm -hmm. I pewnie zaczynałam w ogóle w wieku 5 lat z takich małych baniek w wannie. E, ale. W sensie się spłynąć do kąpieli? Tak, Dobry. na pewno, jak każde dziecko, mm -hmm. kto by pomyślał, że z tego będą pieniądze, prawda? Co nie, faktycznie. No nie? Wystarczyło dobrze, bańki puszczać tak. od małego. E, oczywiście żartuję, tak, e, zaczynałam od e, kików. Co też mnie fascynuje do dziś zresztą, mhm. bo takie duże bańki latem naprawdę uwielbiam z dziećmi e, gdzieś tam puszczać i to, to fascynuje, naprawdę jest e, bardzo fajny efekt. E, później też e, bańki o, takie duże, o których mówisz, to są te zamykanie w bańce, tak? O to Ci chodziło? Czy znaczy bardziej myślałem właśnie o, tej, o tych kijkach, że to mhm. są te duże bańki? A zamykanie w bańce, to faktycznie o tym jeszcze nie pomyślałem. E, tak, później jeszcze. jeszcze weszło to zamykanie w bańce, gdzie moje pierwsze zamykanie w bańce przyszło w ogóle. Jak weszło na rynek, e, ja nieświadoma tego, że no bo bańki z kijka puszczamy gdzieś tam na podwórku, mm -hmm. e, więc to też wyjdzie na podwórku. To pierwsze całe już od razu kuriera rozpakowałam <laughs> na trawie, wiesz, e, postawiłam te koło, płynu nalałam, bo to oczywiście z płynem już przyszło. Ja do góry Hops nie działa. Mówię, nie no, co za bubel. Mówię, dobra, źle stoi w ogóle. Tak, z bubel. I się wiesz co, dobra, przestawię to na równe, bo tam gdzieś w jedno miejsce tylko się zlało. Zlał się ten płyn do góry. Mhm. Nie działa. Nie? No, płyn dobry pewnie i w ogóle i wszystko. Załamana byłam, bo to wtedy bardzo dużo kosztowało. Ale przytachałam to do domu, w domu zrobiłam i stwierdziłam, aha, dobra, to pewnie trzeba robić wewnątrz, po prostu, gdzie nie ma jakiegoś wiatru i, i, i w ogóle. No i od tego się zaczęło. E, później na rynek zaczęły wchodzić e, te wszystkie rurki ogniowe, bańki, dymne i w ogóle. U nas to była wielka tajemnica. Mhm. E, nikt ci nie powiedział, gdzie, co i jak, no i do wszystkiego trzeba było się dokopywać za granicą. E, więc e, pomógł mi tutaj mój kolega dobry Walery z Ukrainy, e, który mi te rurki sprowadził. Mhm. E, pierwszy był okropne, zresztą sam mi, e, sam mi odradzał, bo jak już zamówił, je przywiózł i mówi, a Ania, nie kupuj. Mówi, bo to jest katastrofa. ci pokażę, zrób sobie, No ale on mi to pokazał i ja z tego zdjęcia. W ogóle nic myślę. Że... Nie wiem, jak to zrobić dalej, nie? Mm -hmm. e, więc e, wzięłam te rurki, mimo to mm, były to jednorazowe rurki. E, wydałam kupę pieniędzy e, i rurki poszły po prostu do wyrzucenia po pierwszym pokazie. E, palce miałam całe pokaleczone, bo tam jakieś śruby były powkręcane. Po prostu Ej. tak, to były takie naprawdę ręczna robota, ale taka Aha. perfidna. Aha. Tak. Mm -hmm. e, I później jakby zaczęliśmy produkować te rurki też w domu. Yy, Ale taką na większą skalę, i sprzedawać też dalej? Tak, i mhm. do tej pory jest to, mam dostępne u siebie takie rurki. Mhm. Yy, I już od tego zaczęły się, od tej bańki z kijem, już nawet się zaczęły takie pomysły, żeby gdzieś je pokazać bardziej, bardziej, bardziej. Zaczęłam szukać w internecie, poza granicą, gdzieś jakichś tych artystów mhm. wspaniałych. Zresztą do dziś nie ma szans im dorównać jeszcze póki co. A o kim mówisz? Na przykład Melodii. Young to mhm. jest niesamowita artystka. Bardzo ją uwielbiam, oglądać jej pokazy. No ale do tego to jeszcze daleko. Mhm. Tak czy inaczej, bardzo szybko przyswoiłam to, te wszystkie sztuczki. Bardzo mi się to spodobało, dodaliśmy tylko muzykę i w ogóle no, było, była rewelacja. Zwłaszcza, że to była taka nowość wtedy. I to było no, takie niesamowite, że te bańki z ogniem. Na początku miałam tylko dwie rurki. No nie mhm. to, żebym ja tam jakieś sztuczki pokazywała, to potem się zrodziły te sztuczki, ale ym, na początku to te, ten ogień to już wzbudzał takie wow, ba bańka i z ogniem, ja potem jeszcze z dymem. Mhm. Te rurki potem okazało się, że są bardzo drogie w utrzymaniu, więc trzeba było kombinować, jak to zamienić, jak to zrobić. Kopanie w internecie, kopanie gdzieś tam w głowie, jak to zrobić, gdzieś tam wymyślić, tak? No i później też był taki chaos, bo chciałam mieć wszystko, dużo tych akcesorii się nazbierało, chciałam mieć wszystko, bo to dla mnie było wszystko takie bardzo fajne. No i nakładłam sobie tego na podłogę, na stolik, pod stolik, po prostu wszędzie miałam e, i później jak oglądałam na filmach, myślałam, nie no to źle wygląda, no za chwilę tam się zabije o to, tak, się przywrócę po prostu w tej scenie, e, no i e, też miałam pewną taką kiepską sytuację. Spotkałam się właśnie z, z hejtem od, ze strony innych osób robiących podobne rzeczy, że właśnie źle to robię, bo tutaj już się wychyliłam, że chciałam to te szkolenie zrobić, więc tutaj do tej pory mam te wiadomości, które czytam. Mhm. Bo może jeszcze coś wyhaczę, coś źle robię, e, ale tak, spotkałam się... co to był za hejt? W sensie, ja nie pytam od kogo absolutnie, no tak, tak. tylko no ja będę... pytam na jakiej podstawie, dlaczego cię hejtowano, e, bo co? Ponieważ e, zarzucano mi, że źle to robię, że, że nie jestem żadną artystką. Oczywiście nie uważałam się nigdy za żadną artystkę sceniczną, mhm. e, że w ogóle jak ja wyglądam, że źle, że wszystko mam właśnie porozrzucane i w ogóle i tak sobie myślę, no, to wezmę sobie te uwagi do, do serca i ja to wszystko poprawię oczywiście. Nawet mnie sobie nie wyobrażają, jak oni mi tym pomogli, mhm. e, bo faktycznie obejrzałam kilka zdjęć, filmów, myślę, no faktycznie, może to jest to. Pozbierałam to wszystko, e, zaczęłam robić pokazy takie bardzo ładne do muzyki. Taki bardziej... Miałem okazję widzieć na targach twój pokaz, no rewelacja. Tak, dziękuję. <grym> <grym> e, tak, na targach to, to tak pokazałam, e, że tak powiem, kawałeczek tego wszystkiego, co potrafię, mhm. e, ale tak się wkręciłam w te bańki i tak chciałam e, tym ludziom pokazać, utrzeć im nosa po prostu, mhm. że naprawdę się do tego nadaję, a przede wszystkim umiem przekazać wiedzę. Bo może ja nie występuję na jakichś ogromnych scenach, tak? I e, z tymi bańkami, ale uwielbiam to robić, umiem to robić i mhm. umiem przede wszystkim przekazać wiedzę. Yy, zresztą widać po opiniach tak, poszkoleniowych. Tak, to prawda. To muszę przyznać, że jak ktoś pyta o szkolenia z baniek, to tak. jesteś chyba najczęściej wymienioną osobą. E, tak, co mnie bardzo cieszy, w ogóle z tymi osobami po szkoleniach, po szkoleniach mam do tej pory kontakt. Mhm. Cały czas wymieniamy się pomysłami pomagamy sobie nie tylko w bańkach, bo też w animacji w życiu codziennym nawet, bo to mhm. e, przyjaźnie się przez to zawiązały, bo też mam przez to bardzo serdeczną przyjaciółkę, mhm. której z bańkami pomagałam. Czy to jest od, Ania od Ania Biarda też, też i tak, też jej od początku pomagałam i ona też serdeczna dla mnie, bardzo dużo mi pomogła w Krakowie. No żeby nie ona, to ja bym ha przy ten Kraków z tym stołem na, na plecach, po prostu szła. To pozdrawiamy Anię. Pozdrawiamy Anię. Tak, Ania jest niesamowita, tak, ale jeszcze wcześniej poznałam Lidię. Lidia mm -hmm. Gralak też miałaś okazję poznać mm -hmm. na targach, tak. tak. To też jest... pozdrawiamy Lidię. Też pozdrawiamy <laughs> Lidię. E, to moja serdeczna przyjaciółka, już mogę to tak powiedzieć, mm -hmm. że e, pod, e, widziałyśmy się tak na żywo z dwa razy w życiu mm -hmm. <laughs> ale e, od baniek się zaczęło wiesz ona ode mnie rurki kupowała potem zaczęłyśmy pisać o życiu prywatnym pisać pisać dzwonić teraz potrafimy nawijać po trzy godziny dziennie przez telefon <laughs> więc i potem się dziwimy że w ogóle w domu nic nie możemy zrobić jak my mm -hmm. bez przerwy na telefonie siedzimy ale naprawdę nawiązują się przyjaźnie przede wszystkim moja pierwsza grupa szkoleniowa to po prostu tacy ludzie, no nawet sobie nie wyobrażasz. E, oczywiście wszyscy, wszyscy który, których przeszkoliłam, wszystkie osoby, które przeszkoliłam, są niesamowite, ale ta pierwsza grupa e, dziewczyny z Lublina, które mnie w ogóle namówiły na e, to szkolenie, bo ja zrezygnowałam. Po tym hejcie, powiedziałam, że nie, nie biorę się za to, bo e, psychicznie po prostu nie mogłam tego znieść tych wiadomości, bo ja dostawałam wiadomości na e, prywatne, tak? E, ale ludzie tak po prostu zaczęli do ciebie e, pisać, tak? Tak. Tak, o? Tak. Tak. Yy, i to po... jest niesamowite, jak internet ułatwia takie rzeczy. Yy, straszne to było, naprawdę. I ja... Yy biorę takie coś do siebie, ale na krótko mm -hmm. potem się odbijam jestem silna, więc y, nie przeszkodziło mi to w ogóle, a, a właśnie przeciwnie zadziałali tym sposobem, zadziałali przeciwnie, że ja po prostu powiedziałam utra im nosa i pokażę, że naprawdę potrafię to zrobić to e, pozdrawiamy i... wszystkich tych hejterów, <laughs> tak bardzo serdecznie <laughs> <laughs> tak y, jak to, tak właśnie przez te Bańki dużo mam przyjaciół. Pierwsza grupa dziewczyny z Lublina, które zadzwoniły do mnie, że one w ogóle już w ofertę dały te bańki, ja muszę też szkolenie zrobić. Mm -hmm. Mówię dziewczyny: no nie, bo właśnie ten hejt i w ogóle nie, może się faktycznie do tego nie nadaje. Jak one mi nagadały, że one widzą moje zdjęcia, moje filmy, że się nadaje, że po prostu jestem rewelacyjna i tak mnie podniosły na duchu, mm -hmm. też pozdrawiam je bardzo serdecznie. E, fabrykę fantazji dziewczyny mnie podniosły i do tej pory mnie wspierają. Do tej pory my, wszędzie mnie polecają. Tak to jest właśnie istotne to, to podniesienie po tym hejcie, żeby ktoś tak. powiedział kilka miłych słów tak. i od razu w ogóle zupełnie zmieniasz mm -mm. nastawienie. Dużo osób też mi właśnie poradziło y, nie zaglądać na grupę, y, nie zaglądać w wiadomości przez pewien okres, bo po prostu y, no to ciągnie w dół, to zaglądanie, tak. czytanie. No nie, ja tam naprawdę przeżyłam to e, ciężko, bo i nie mogłam spać, i no to było ciężkie, naprawdę. Mm -hmm. Ale cieszę się, że właśnie miałam osoby, które mi pomogły w tym. Wyciągnęły mnie do góry, ja jeszcze sobie dołożyłam, podniosłam sobie poprzeczkę. Bardzo się cieszę, że pojechałam do tego e, Krakowa, e, gdzie tam się odważyłam, gdzie już naprawdę miałam e, stres, tak, no bo to jednak mm -hmm. jest teraz też mam, tak? Każdy ma przed jakimś wystąpieniem stres, nie wierzę, że nie. Mm -hmm. <laughs> więc y, jakby pokonałam to wszystko, te przeciwności, byłam na Litwie i tutaj już nie mam, nie ma rzeczy niemożliwych. Uważam, że nie ma, ja jestem kierownik zamieszania ogólnie. <laughs> <Aha>. <laughs> tak, więc nie, nie ma rzeczy niemożliwych. E, trzeba dążyć do tego, co się w życiu chce robić i e, jak masz jakiś pozytywny plan na siebie, trzeba działać e, i e, przechodzić wszelkie jakieś tam kłody pod nogami, bo to... Naprawdę, wydaje mi się, że ludzie powinni przez całe swoje życie iść, dążyć do celu tego, który sobie wytyczyli, i działać za wszelką cenę. No. Anio, to teraz w takim razie zapytam Cię o Twoje pokazy, jak one wyglądają, mhm. bo tutaj cały czas mówimy, że no, bańki dymne, bańki ogniowe, mhm. ale może nie wszyscy wiedzą, jak to wygląda, jak to zrobić, jak, mhm. jak to, może nie tyle jak zrobić, bo to, o tym to zaraz będziemy mówić. Ale chodzi mi o to po prostu, jak to wizualnie wygląda. Mm -hmm. e, no cóż, e, na początku ten pokaz, e, tak jak mówiłam, no to wyglądał mm -hmm. no tak e, prosto bardzo, tak? Aczkolwiek ludzi zadziwiał. Niesamowicie pierwszy mój pokaz, e, taki, który już mogę nazwać pokazem, tak w cudzysłowiu troszkę, e, na scenie w szkole mm -hmm. to było jakoś przed świętami, bo byłam za elfa przebrana. I pierwszy pokaz był na wiaderku. Miałam zielone wiaderko. Co znaczy na wiaderku? Aha, w sensie, że... Płyn był w wiaderku. Okay. Tak, był w wiaderku zielonym. Mm -hmm. No, do stroju mi pasował, miałam zielone Nie, no ja, ja mówię, <laughs> szkoda, że nie żółte, ale tak to super. No, szkoda. Tak, wiaderko zielone i pierwsza moja obręcz, która była takim drucikiem w kółeczko... Nie przewidziałam tego, że jak moknie, to będzie się wyginać <grywa> za bardzo. Mm. E, i, I tam te bańki jakieś robiłam, te wdmuchiwanie już tam było do tej bańki. Już miałam właśnie ten sprzęt z Ukrainy. E, to była rurka, która właśnie robiła ten ogień na dłoni, dym. Mm. Już można było te banieczki połączyć ze sobą. Tak, już to było fajne. Zachwycałam się tym pokazem. Do tej pory mam ten film. Zachwycałam mm -hmm. się niesamowicie. A czy można go gdzieś przyszedł. znaleźć na YouTubie? Na YouTubie nie, ale Aha. mam go gdzieś na poprzedniej chyba swojej stronie, Udostępnię, mhm. jak znajdę. Tak, to wstawimy Pierwszy... gdzieś pod filmem, link eee, będzie do tego. Tak, eee, i to e, ja, ja się zachwycałam, Mówi, jakie to piękne, a te dzieci jak tam piszczały ze szczęścia. E, ja już taka byłam dumna, nie już fajnie mhm. mi to idzie. E, no, to wszystko było nie tak, w każdym razie, ale jak ja zaczynałam z bańkami, to nie było szkoleń. Nikt nam tego nie dawał na tacy, że tak powiem. E, sprzęt było bardzo ciężko ściągnąć. Do tej pory jest ciężko ściągnąć sprzęt. Jakiekolwiek gdzieś tam te stoły LEDowe, coś, no to jest bardzo ciężko. E, jak ktoś nie ma kontaktów e, i e, zaczynałam dalej. E, dalej te rurki, jakieś tam te obręcze pościągać, gdzieś pozałatwiać. E, no i tak coraz lepiej to wyglądało. to wyglądało, tylko że tak jak wspomniałam, zaczynałam mieć tego za dużo. Niby fajnie, mhm. bo już mam dużo, już mhm. udało mi się to wszystko ściągnąć, cieszyłam się, ale wokół mnie robił się taki harmider. I później właśnie po tym całym hejcie i zrozumiałam, że faktycznie jest tego za dużo i trzeba z tym zrobić porządek. Pozabierałam to, skonstruowałam własny stolik razem z mężem. Wow. Tak, to jest moja produkcja, ten, który był ze mną w Krakowie. Mhm. Do tej pory ze mną jeździ. I Stamtąd wystawał tylko już jeden kabelek, więc tutaj yy, jakby nawet jak prowadziłam pierwsze szkolenie to może ja sama nie miałam e, takiego super porządku, ale wiedziałam, że go trzeba mieć e, i dziewczynom przekazywałam wiedzę, że e, faktycznie to musi wyglądać pięknie, nic nie może leżeć pod nogami, e, musimy być piękne, tak, jakąś e, mieć szpileczkę, e, sukieneczkę, e, włoski ułożone wiadomo, e, i żeby e, gdzieś tam te kabelki nie plątały nam się pod nogami, e, żeby pięcia jakiegoś nie było. No Tak, no to w sumie dość niebezpieczne. Tak, no ale nie no, tak ogólnie przekazywałam to, co gdzieś tam wewnątrz czułam, że jest nie tak. Mhm. A też zapytam Cię jeszcze o ten sprzęt, no bo tak mówisz o tym, że tego sprzętu dużo. Wydawałoby się, że do baniek, no to przecież wystarczy mieć jakąś taką pętlę, e... która je robi, to wszystko. Tak. A ile tego sprzętu tak naprawdę masz i ile e... powinno się mieć? E... I jaki to sprzęt? E... W sprzęt warto inwestować porządny. U nas jest ciężko dostać e, takie obręcze bardzo dobre. E, mhm. Można też gdzieś, można gdzieś kupić, ale no, dla mnie one nie są za dobre, ale no, ludzie korzystają też sobie chwalą, więc jakby zależne jest od ręki. Tak? Jak, mhm. jak e, ktoś, kto maluje, lubi jakiś pędzel, a ty lubisz inny, to tak samo tu. Ja mi akurat podpasowały obręcze, które pościągałam sobie z Rosji. Innym osobom pasują te, które kupią np. u pana Dawida i chwalą sobie, mhm. więc, jakby tutaj wszystko zależy od ręki i od płynu, jaki się ma. Tak? No, bo tu jednak działanie płynu też jest bardzo ważne. E, no Jaki i... jest ten sprzęt właśnie? Bo obręczy mm -hmm. to to jest logiczne, tak. ale jeszcze rurki mówię, że jeszcze tak. stół LEDowy. Dlaczego LEDowy? E, tak, no to tak, z, z, zaczynając od tych rurek, no to na pewno trzeba mieć te rurki ogniowe, dymne, mm -hmm. bo to jest efekt niesamowity. Jaka jest różnica i jak to działa? Mm. E, rurka taka ogniowa y, jest, y, bańka, którą wydmuchujemy na dłoń, ma w mm -hmm. środku gaz. Mhm. I w momencie, gdy podpalamy tą bańkę, to po prostu gaz się ulatnia i po prostu jest ten ogień, tak? Mhm. pomalutku się ulatnia. I jest niesamowity efekt. Do tej pory, choćbym robiła już trzeci raz w tej, tej samej publiczności te bańki, to jak pytam dzieci, które bańki Wam się najbardziej podobały? Ogniowe! No, no więc to jest... Wiadomo, ogień e, zawsze tak. wzbudza emocje. E, tak, dodatkowo jeszcze właśnie ten dym. Banki dymne, no one im nie się podobają do tej pory, tak? No to są najefektywniejsze takie. Yy... Jeżeli mówimy o pokazach dla dzieci, tak? No dorosłych A te rurki też w... w sobie mają jakieś taką jak... wkłady, tak. Wkłady. Mhm. Tak, to są specjalne wkłady. Jedne mają gaz, inne mają dym, tak? I jeszcze mam takie rurki, które mają pianę z gazem. Piana jest po to, żeby robić takie większe wybuchy, na przykład na tym stole LEDowym, gdzie ten wybuch może być naprawdę duży, ponieważ nas nie dotyka i można wtedy mhm. zrobić naprawdę porządny po wybuch. To też dzieci uwielbiają i zawsze jeszcze raz, by im się ciepłaż robi. <gry> Aha. Tak. Co jeszcze? No na pewno inne rurki, takie puste, bez żadnych wkładów, są potrzebne do trików na, stoli, na, na stole właśnie ledowym. Po co stół ledowy? No nie musiałby być ledowy. Ozdoba, ja na... tak? Ozdoba, tak. Jeżeli chodzi o pokazywanie baniek dla dzieci, to naprawdę wystarczy mieć te obręcze różne... Wszelkiego kształtu i rodzaju, pomachać tymi obręczami. Jest nagle mnóstwo baniek bańka ogniowa, bańka dymna powybijać kilka banieczek i zamknąć dzieci w bańce, zamknąć siebie w bańce. Dzieci przeszczęśliwe, im więcej nie trzeba nic. Ale jak już robimy pokazy dla dorosłych, no oni oczekują od nas trochę więcej. Właśnie chciałem Cię teraz o to zapytać, czy, mhm. czy, czy robisz tylko dla dzieci, czy robisz też dla dorosłych? Robię też dla dorosłych pokazy. Robię pokazy na przykład na integracyjnych imprezach, na urodzinach. Miałam pokaz na 40 urodziny, teraz będę miała na 70 urodziny. Mhm. Więc tutaj też mieliśmy na Litwie ten pokaz. To też było na walentynki w takiej restauracji. Więc dla dorosłych też i ten pokaz już musi wyglądać inaczej. Bo jeżeli chodzi o dzieci, to my możemy też tam. Przebrać się z jakiegoś elfa na przykład, tak, czy tam kogo sobie wymarzymy, jakiegoś aniołka, co tam akurat jest tematycznie. Mm -hmm. e, ale dla dorosłych to już to musi być takie wow, prawda? To już musi być taki. E, no i co jest tym efektem wow? E, no na pewno jeżeli chodzi o, o osobę, no to ja muszę być tak, jakieś szpileczki, jakaś ładna sukieneczka. E, zależy też od okazji, bo jak. E, to ma być jakieś, tak jak na walentynki. Nie mhm. wiem, czy widziałeś zdjęcia. No to to już... E, to były szpileczki. To była sukieneczka mhm. błyszcząca. No tak no też, tam... też tak wyglądałaś. Tak, ale bardziej stonowanie. Tak mhm. jakoś starałam się nie... Ja nie lubię się tak, wiesz, pokazywać jako taka super gwiazda i wiesz... Mhm. No nie, ja raczej jestem taką osobą do ludzi i absolutnie nie zadzieram nosa. Nigdy nie będę tego robić. Mhm. Więc jakby, no to wszystko się różni, zależy jaki pokaz. No w każdym razie dla dorosłych to musi być sukieneczka, muszą być szpileczki, a sukieneczka bądź jakieś takie ładne ubranie, które już jest takie bardziej, wiesz, na poziomie. I no te sztuczki muszą, to wszystko musi być pochowane, bo jak ja z dziecią robię pokaz, to mam te zamykanie w bańce, mhm. mam jakieś tam korytko, żeby tych bańek tak dużo im zrobić, prawda? Im to nie przeszkadza w ogóle, ale dla dorosłych to dobrze by było... No, ten stolik zakryć całkowicie, żeby tam nie było widać nic. Tylko tam jeden kabelek gdzieś tam do, do kontaktu. Stolik ledowy, właśnie po to, żeby to mhm. pokazać, tak jak ta bańka tam wygląda. Więcej sztuczek, właśnie na stoliku, więcej w, w rękach sztuczek, bo to dorosłych nie nudzi. Dzieci to nudzi. Ja już zauważyłam, że jak robię. E, bańki gdzieś tam na stole i no wiadomo, to już nad tą bańką już trzeba e, trochę popracować, tak? tak, tak, już tam musimy dłużej tych bańek więcej powpuszczać, coś tam urzeźbić, tak, <głos> <głos> tak, ale e, dorośli czekają, nie, na ten efekt, a dzieci to już najchętniej by zobaczyły coś, wow, nie, już tak, to, to ich nie za bardzo. Tak, mhm. tak, już dla nich to nie jest za A ile trwa fajne. taki pokaz? Jeżeli chodzi o dzieci, no to ja z bańkami się bawię, bo to nie można nazwać pokazem tak z godzinę. Mhm. Trochę im pokażę do muzyki, jak już widzę po dzieciach, że już niekoniecznie właśnie już ich tam gdzieś coś szczypie, no to kończę pokaz i wtedy bawimy się i pianę, robimy pianowego fryzjera i zamykamy się w bańce i różne inne śmieszne rzeczy robimy, żeby. Tylko, że już tematycznie cały czas do baniek, no nie? Jeżeli chodzi o pokaz dla dorosłych, no to ja tak 20 minut, w zależności od klienta. Klient czasami będzie chciał mhm. więcej, no to więcej, ale. Na ogół ja uważam, że takie 20 minut góra, żeby pokazać takie wow sztuczki, żeby to było wszystko. A jakie są stawki? Ja nie mówię Twoja stawka, mm? ale jakie są stawki ogólnie za, to, za takie pokazy? Jeżeli chodzi o pokazy dla, dla, dorosłych. dla dorosłych, to w zależności oczywiście od okoliczności, mm -hmm. co nie urodziny. Jeżeli to są jakieś naprawdę duże imprezy, no to można duże pieniądze wziąć. Ale jeżeli od takich najmniejszych, to jest od 500 zł, prawda? Mm -hmm. Za taki 20-minutowy y, pokaz, ale mm, różnie, wiesz, robię też taniej robię też za darmo. Różnie, no, to, wiadomo, tak, to, to wszystko, wszystko zależy. zależy od. Ale tak przeciętnie chciałem wiedzieć. Tak. Czy to Widzę, że to bardzo zbliżone do pokazów magii. Tak, tak, tak. Mhm. To jest. Y, wiesz no różnie, bo to też zależy, y, 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 gdzie ludzie mieszkają, tak? W większym mieście. Być może y, bardziej można wyciągnąć te mhm. pieniążki, prawda, bo y, u nas to raczej tak niekoniecznie y, ze względu na to, że no, nie kręci u nas y, za bardzo to ludzi, wiesz, jakoś tak... Mówisz w Polsce czy w, u nie, Ciebie na Mazurach? Nie, U mnie na Mazurach, wiesz, jakieś mhm. tam y, w szkoły, bale karnawałowe, gdzie tam pokazów baniek zrobiłam mnóstwo, to okej, okay, ale tak, y, no urodziny jakieś, tak... Ale tak, żeby jeszcze bardziej to pchnąć, żeby to. Tak myślę jeszcze o tym, żeby to właśnie bardziej pchnąć do ludzi dorosłych. E, ale u nas tak chyba mają ludzie właśnie e, w głowie to, że to są bańki e, takie tam z A kijka. właśnie tak mi się wydaje, że ludzie mają dorośli, mają takie przeświadczenie, że nie bajki to, bańki to dla dzieci. Tak, tak. Mhm. I ostatnio właśnie robiłam imprezę, co e, był u mnie, Artur. E, to ludzie wychodząc mówili, że właśnie oni myśleli, że to takie zwykłe bańki, a to mm -hmm. tak jeszcze w UV, więc wow, jak to bańki zrobione. Bańki w UV? U, tak. To same bańki w sobie jeszcze świeciły? E, tak. Jak? <laughs> e, no jest taki specjalny składnik, specjalny płyn, e, który świeci w świetle UV. E, Ale one mają coś w sobie, tak. w środku? Tak, czy sam... tak, tak. Wow. <laughs> tak, mają coś. So no, osobiście nie za bardzo lubię te bańki, mhm. ale mm, wyglądają bardzo fajnie. Na zdjęciach i ogólnie to wygląda naprawdę wszystko fajnie, ale no, jakoś to nie przypadło mi do gustu. Mhm. Wolę standardowo, jakieś normalne normalnie podświetlenie, tak, nie, nie UV, e, tylko normalnie kolor jakiś e, i takie stradowe e, niż, taki, e, niż takie UF. W życiu bym nie pomyślał, że są bańki UV. Nie widziałeś zdjęć? Co? Widziałem, jak był u Ciebie Artur, i widziałem te zdjęcia z, z tej imprezy, mhm. ale jakoś mi umknęło, że tam były bańki UV. Tak. Widziałam, że tam te slajmy mieliście. Tak. To było super. Tak, wiem. Wszyscy się zakochali w tych slajmach. E, na czym skończyliśmy? Ja jeszcze chciałam Cię zapytać o ten płyn, bo no, płyn specjalny do UV jasne, ale czy to takich zwykłych Twoich mm. pokazów bańkowych, to taki płyn, który kupujemy sobie w sklepie jest ok? czy to jest zupełnie co innego? E, zupełnie coś innego. E, na początku też, jak wszyscy, zaczynałam na tubanie. Mm -hmm. Tu ban dobre bańki robił swego czasu. Ale no do takich sztuczek wykonywanych w dłoniach, gdzie potrzebujemy, żeby ta bańka naprawdę dłużej się utrzymała, potrzebujemy innego płynu. Na pierwszym moim szkoleniu, pierwszych szkoleniach właściwie, był dodatkowo w gratisie płyn, przepis na taki płyn mm -hmm. podstawowy. Mam takich przepisów trzy. To znaczy podstawowy, to, to jest jeszcze bardziej skomplikowany. Tak, bo do większej powierzchni, e, którą chcemy, tą, e, jakby tą błonę bańkową zrobić jeszcze mhm. większą i żeby jeszcze dłużej nam się utrzymała, to potrzebujemy konkretnego, takiego mocnego tego płynu, prawda? I jednocześnie delikatnego. No to jest takie. To wiesz, są takie co? sekretne formuły, tak? Tak, to są takie sekretne formuły, aczkolwiek. E, na pewno można też w internecie wyczytać o takich płynach podstawowych, mm -hmm. tak? Można gdzieś tam dopasować sobie. E, ja swój płyn zawdzięczam e, jednej pani od nas, tam mm -hmm. z Mazur. E, jedna pani, która dała mi podstawę do tego płynu, którą później dopracowałam. E, pani Emilia, też pozdrawiam. Pozdrawiam. <noise> tak, pozdrawiamy, <noise> bo naprawdę e, wtedy pracowałam na tubanie e, i mówię do tej pani, że jak mi to dziecko wpadnie w te wiadro i mi na tą trawę wyleje pięć dych, to po prostu, rozumiecie to? Wyleje pięć dych. <grym> tak, bo jakoś tak wtedy tuban kosztował. Mhm. I wiesz i widzisz te pędzące, dziecko już wiesz, że te pięć dych już leży na trawie. Nie? <grym> już nie pozbierasz w żaden to sposób. <grym> to prawda. <grym> tak, I, i nalej kolejne. I tak myślę, no z bank rutuje, zwłaszcza, że to były początki, więc no mm, niekoniecznie to mi się opłacało. A ja chyba wiem, że to tak się powinno tak troszkę tylko tam lać tego płynu i tak dolewać. To nie, nie taka forma? Mm. Ja bym tak robił. Ale wiesz co, no one muszą tam umoczyć te patyczki porządnie, mhm. wyjąć. Jakby było mało tego płynu, to mi się tam piana A woda zrobiła. Woda z mydłem i... to kiedyś tak się robiło. No można tam wodę z mydłem i tam dodać jakieś. Nie, oczywiście żartuję. Różnych specyfików, ale wiesz co, no wychodzą na pewno jakieś bańki, wyjdą z tych przepisów z mhm. internetu. Ale mój jest dopracowany przeze mnie, bo to jest też jakiś przepis, pani znalazła wcześniej. I tak mi w ogóle pani do mnie mówiła, że bo byłam u niej. Na urodzinach córeczki. No i tak się zgadałyśmy o tym płynie. Mhm. I ona właśnie mówiła, a pani sobie przygotuje tam taki taki przepis. Ja pani wyślę. No, wysłała mi ten przepis. Ja go bardzo długo miałam, ale w ogóle z niego nie korzystałam. Dalej kupowałam e, ze sklepu e, i, i w końcu ta pani mówi, że no pani spróbuje, to naprawdę super my z córką robiłyśmy. Ja mówię, no. Już chyba nie mam wyjścia, bo co chwilę mi te dzieci wylewają ten płyn, już mówię, naprawdę, to będzie bankrut <ścoughs> i po prostu... <śmany> bankrut, krót <śmany> bankrut będzie jak nic. I spróbowałam. I niby dobrze, dobrze na te kijki, ale na te sztuczki takie w ręku to niekoniecznie. No i zaczęłam go dopracowywać. Mówię, no muszę coś zrobić, tak, żeby to wyszło. No i później... teraz no tak metodą prób i błędów, tak? tak. Tak i to do tej pory tak trzeba, bo nawet ten przepis, który dostaną kursanci u mnie w różnych regionach Polski jest różna woda, więc no, tak czy inaczej, nawet aż tak, tak. tak. więc tak czy inaczej trzeba. Nawet ten przepis, który dostaną ode mnie, i tak trzeba dopracować. Z nim w ogóle trzeba się polubić. To nie jest tak, żeby że wow, dobra, tak jak ja kiedyś myślałam. Jak dostanę dobry przepis na płynę, ja będę takie bańki czaskać, mhm. ale to nie o to chodzi, bo to trzeba naprawdę te sztuczki. To jest naprawdę czarno magia dla mnie. Przy, przyjeżdżają do mnie na szkolenie ludzie i. Zaczynamy. Tu, oczywiście, e, rozmowa. Ja mam scenariusz przygotowany, jak to ma wszystko po kolei iść, ale mhm. wszyscy. A ta, ta, ta sztuczka ta na stole, a ta, taka. No i tam przeskakujemy ten scenariusz mimochodu, mhm. e, i po prostu wracam potem do tych sztuczek podstawowych, czyli na przykład. E, wyciągnięcie bańek z takich po prostu kółeczek z dłoni albo wydmuchanie tak i to jest I bardzo fajne jak umie. właśnie tak tak. Z tego, to jest super wygląda. Tak, to jest super, ale wiesz co, w, my do tego wracamy. nie, tutaj jest takie proste, nie? Aha. Zamaczamy i sobie machamy. E, I nagle z tych trudniejszych sztuczek wracamy do tych podstawowych, nikt nie umie. O. Tak. E, I właśnie wtedy dziewczyny mówią, że faktycznie to nie jest takie proste, bo Aha. nawet wydmuchanie sobie bańki takiej dużej na dłoni wcale nie jest proste, bo wygląda, że jest mega tam Wezmę się co nie? wydmucham i mam banieczkę. Nie, mhm. to nie jest takie proste i e, już teraz e, zaczynam zawsze na szkoleniu od podstawowych e, sztuczek, żeby podstaw, podstawy na, na początku się nauczyć porządnie. To tak jak we wszystkim, tak jak w malowaniu, dopóki nie nauczy się malować łezek i e, tych wszystkich kropeczek i rozbłysków, mhm. no to, to nie ma szans, to trzeba podstawy. A w więc... każdych warunkach da się przeprowadzić taki pokaz bańkowy? Mm -hmm. Czy muszą być konkretne warunki? Nie, kon takie konkretne, konkretne to może nie, ale wiesz co, no na pewno nie może być jakichś przeciągów. Mm -hmm. e, no bo to jak to bańka, ona ucieknie po prostu. No nie utrzymasz jej, ona pęknie, ucieknie. No Chciałbyś robić e, sztuczki na przykład gdzieś na scenie, gdzie wieje wiatr, no to no w życiu nie. Czy w ogóle na powietrzu odpada? E, nie, nie odpada, e, tylko. E, Musimy się jakoś zabezpieczyć. Ja robiłam pokaz baniek na plaży, gdzie, no wiadomo, o, wieje wiatr, tak? Bryza. Yy, I wiesz, co bałam się, że po prostu one mi uciekną, te bańki gdzieś mi tam z rąk po mm -hmm. ale myślę, spróbuję. No, spróbować trzeba, tak? Będę okay. sama wiedziała, jak to wygląda. Scena była osłonięta z tyłu i troszeczkę po bokach, yy, ale wieczorem. Zrobiła się taka cisza nad jeziorem i taka wilgoć, że te bańki wychodziły po prostu niesamowite. Czyli musi być wilgotna, żeby były Nie musi być wilgotno, Nie? ale pomaga na pewno. <laughs> tak, jeżeli jest na pewno e, za suche powietrze, już takie naprawdę suche, kiedy lato m, robiłam pokaz kiedyś w przedszkolu e, latem, m, to było naprawdę już takie słońce, bo to było w same południe, te słońce prosto do, do tej sali, e, to... Pokaz po pokazie miałam chyba trzy. Trzeba było te 10 minut przewietrzyć. Po prostu taki przeciąg zrobić w, w klasie, bo nie dało, nie można było w ogóle podnieść do góry, mm -hmm. bo, bo pękały te bańki. Więc za sucho na pewno nie jest dobrze. Ale jeżeli jest tak w miarę bo dobre powietrze, to nawet uchylony balkon czy tam jakaś klimatyzacja nic nie przeszkadza tym. tym A czy jest w ogóle jakaś konkretna technika, żeby puszczać bańki, żeby one nie pękały? Oprócz oczywiście warunków atmosferycznych? na pewno, no to jest wszystko y, technika, to trzeba wszystko wyćwiczyć, to trzeba się polubić z płynem, płyn mhm. zawsze pierwszego dnia jest inny niż drugiego inny niż tydzień później, tak y, w sensie jeden i ten, ten sam płyn, tak? jeden i ten, ten sam płyn, tak i on e. z czasem robi się lepszy, czy gorszy? to też jest y, właśnie zależne od y, osób, jak on bo to tak, ja na przykład lubię płyn, który ugotuję, jest świeży, ale ten płyn bardzo szybko pęka Mhm. E, więc u mnie dziewczyny wolą na drugi dzień, bo mają tą pewność, że on nie pęknie. E, tydzień później, no to już trzeba już w ogóle wypracować, czy on na pewno zadziała ten tydzień. Wow. Później. Tak, to jest wszystko. To jest tak, jak pracujesz z tym, to wiesz, jak to zadziała. Mam jak praca alchemika. <laughs> wiesz, no jeżeli cały czas z tym pracujesz i masz ten płyn w rękach i wiesz w, w danej chwili, jaki on powinien być, mhm. jak go się powinno czuć. Bo już jak tam po tygodniu go odkręcamy i, i czujemy, no to już no nie zadziała, choćby nie wiem co. Chyba dużo musisz mieć cierpliwości do tego? Już teraz do samego płynu nie. I, mm. Ja uwielbiam płyn świeży, e, on szybko pęka, ale za to jest bardzo delikatny i bańki w nim są bardzo takie leciutkie nie sklejają się ze sobą, tak? Łatwiej jest połączyć jedną z drugą. Na drugi dzień to czasami możesz odbijać, odbijać jedną o drugą, wiesz, i one się po prostu skleją, odklejasz, skleją, odklejasz i po prostu e, nie ten, nie, nie współpracują. E, I to też trzeba wypracować, bo czasami no nie wylejesz 10 litrów płynu, tak? Musisz to zużyć. Więc tu już też ta technika, kiedy pierwszy dzień mamy płyn, możemy delikatnie bańkę o bańkę on się złączy, podnieść i on za chwilę pęknie. Już wiesz, że on za chwilę pęknie, więc mhm. wiesz ile masz tego czasu na zrobienie tej sztuczki. A w drugi dzień to już wiesz, że musisz bardziej, żeby one się po prostu gdzieś tam Jasne. przebiły. Wszystko to jest technika. Cały czas trzeba ćwiczyć. Nie zrobi baniek idealnych ktoś, kto robi te bańki raz na jakiś czas. Też ta technika ugotowania tego płynu, dobrania wody swojej, tak? E, więc no tutaj wszystko jest... Ma znaczenie. Do, tak, wszystko ma znaczenie, wszystko mm -hmm. jest do dopracowania. E, no mówisz, że mm -hmm. płyn tam koło 5 dych kosztuje... Kosztował tam, tam kiedyś, nie wiem jak teraz może, może więcej. Mm -hmm. To ile Cię kosztuje wyprodukowanie takiego własnego płynu? Mm -hmm. 10 litrów powiedzmy, tak? Na przykład. 10 złotych. No to to jest ogromna oszczędność. Jest. No, to się, to się. Tak. No chyba, że dziewczyny muszą gotować powiedzmy na wodzie kupnej. Mhm. No to tam troszeczkę więcej, ale troszeczkę więcej, no nie? Okej. Okay. No, myślę, myślę nad kolejnym biznesem sprzedawania swojej wody kranowej. Swojej wody kranowej. Tak, ja mam idealną. Jeżeli ci to wyjdzie, to jesteś moim mistrzem. Mistrz, biznesu! Dokładnie. No tak, o, ale mam... To ja będę Twoim dystrybutorem tej <noise> Na Warszawę. Na <noise> tak. Warszawę. Dobra, to Do mamy deal. <noise> tak. Czy tak. łączysz że... swoje pokazy e, baniek z animacjami, mm. które prowadzisz? Tak. Mm -hmm. e, łączę pokazy baniek e, głównie z animacjami, to już dla dzieci, e, chociaż animuję też dorosłych, więc e, mm -hmm. e, też łączę. E, I to też właściwie wygląda zupełnie inaczej. Uproszczony jest, bo jest tańszy, no to, to już wtedy trzeba wszystko dostosować. Klient, nasz pan, i klient, jak różnie w animacji i w bańkach, dzwo jak dzwoni do mnie klient i mówi, e, mhm. że mają pieniądze skądś, no najczęściej jest tak, że ludzie pozyskują pieniądze gdzieś, tak, z, mhm. z różnych miejsc e, i mówią, no Pani Aniu, mamy 600 zł dla Pani, co nam Pani zaproponuje, tak? Mhm. No, to więc ja takie, takie zabawy. Ja bym chciał to... zawsze tak dostawać takie telefony, tak że jest, mamy tak. taką kwotę tak. i co do tej kwoty. A zazwyczaj to jest chcemy to, to, to i to, ile to będzie kosztowało. I tak. teraz trzeba kombinować. I, trzeba kombinować. I powiesz y, o 200 zł za dużo i Pan powie, a, to dziękuję. No nie? A na dobrą sprawę szło się dogadać. I tak mhm. y, lepiej właśnie dostać taką propozycję. Często dostaję takie propozycje, że y, Pani Aniu, mamy tutaj 1000 zł, tu będzie piknik taki, taki, co nam Pani zaproponuje. No ja już wiem, Zawsze wiem, co tak mogę zrobić. Stawiać. Tak, tak to jest najlepiej. E, ja czasami też przyzwyczaiłam się do tego, że ludzie mi właśnie proponują, mam tyle i tyle, i co mm -hmm. zrobisz? E, więc ja e, też zadaję pytania, a jaki macie budżet? Mm -hmm. No i mówię, że a no to mamy tyle, ale na przykład mamy powiedzmy tysiąc złotych, ale z tego tysiąca musimy jeszcze tam ognisko kiełbaski zrobić, nie no to mówię, no to ile wam trzeba, 300. no to trzy, no to dobra, jeszcze dla mnie. <grym> no i super, jeszcze mogę dostarczyć wodę kranową. <grym> idealną mam, idealną, <grym> komu wodę, komu wodę. <grym> tak, dokładnie. E, No dobrze, ale czy robisz takie pokazy na urodzinkach, e, na tak. takich animacjach? Tak, to już takie pokazy są mini, mini. Mm -hmm. Już mam inny stolik, taki malutki, e, bo to w domu wiadomo, czasami nie ma tego miejsca na taki wielki, czasami mój to się pewnie w drzwiach niektórych by nie zmieścił. Mm -hmm. e, I to też jest ciężko nosić wszystko, wiesz, e, ten cały sprzęt, który ja mam do takich profesjonalnych pokazów, no to tego trochę jest. Ale to nie jest tak, że później masz u kogoś w mieszkaniu, u swojego klienta. Baban. Dokładnie, że to, to jest mnóstwo tego. Chciał imprezę, to ma. A, okej. Okay. <laughs> nie, Dobra. no ale klient do mnie dzwoni i chce pokaz baniek, no to ma tą świadomość, że tam na chlapie. Nie, bo myślałam, że może no, jakoś tam zabezpieczę. Zabezpieczam, 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 tak, mhm. oczywiście, zabezpieczam podłogę, zab mam takie specjalne podkłady, wszystko zabezpieczam. Płyn mhm. w ogóle nie pozostawia plam, więc ja od razu mówię, na chlapie po ścianach i suficie <laughs> mówię, ale proszę się nie przejmować, wyschnie, nic nie zostanie. Mhm. Także tu też mam świadomość tego, że nawet jak na bałaganie, to nie zostanę, bo tak wiadomo, stoi jakaś rogóweczka czy coś, tak, piękna, ładna, wchodzisz do domu już myślisz, o no tak. <laughs> Chyba będę w plecy. <laughs> Ale... I to nie pięć dych. <laughs> I to nie pięć dych. Ale od razu wiem, że właśnie robiłam próby i płynnie pozostawia plam, mm. więc nie, nie martwię się w ogóle. Tak chlapałeś na każdy rodzaj mebli ścian? <laughs> już teraz na pewno. <laughs> nie było, nie było mm. jakichś tam, wiesz, żali, więc myślę, że wszystko ok. Nie, robiłam po prostu na materiale, nie? Jasnym, ciemnym próby i... Nic tam nie zostaje, jestem spokojna. To przejdźmy płynnie haha, do tematu Twoich szkoleń jeszcze. Bo już wspomniałeś, że organizujesz takie szkolenia. Gdzie organizujesz takie szkolenia? Jak się można na nie zapisać? Czy masz jakieś poziomy zaawansowania? Tak, na szkolenia można się zapisać u mnie, pisząc do mnie po prostu przez Facebook na Messengera. Prywatnie do, prywatnie, ciebie, tak? do mnie. Szkolenia odbywają się na Mazurach w Pozezdrzu. Mhm. I teraz będzie 11 maja. Miałam już nie robić przed wakacjami, bo to jednak już trochę było tego no, dużo. Sezon też się zaczyna. Sezon się zaczyna bardzo dużo pracy, już teraz się nie wyrałem ze mną, bardzo ciężki kontakt, za co też przepraszam, bo... Czasami ludzie chcą ode mnie jednak te rurki kupić, czy te kwiatki, to się naprawdę mm. nie odpisuje, czasami albo wysyłam tygodniami, no bo na, naprawdę nie mam czasu, mam tyle roboty, po prostu urwanie Ach, to, głowy. To ja mam szczęście do, do ludzi, którzy nie mają czasu, a jednak tutaj przychodzą. E, tak, no jak to nie przyjść do Ciebie? <śmiech> <śmiech> Bardzo mi miło. Tak. E, i, ale odzywają się do mnie ludzie i po prostu proszą, żeby te szkolenie jeszcze jedno zrobić i zrobię jeszcze jedno i ostatnie, przed mhm. wakacjami 11 maja i to będzie koniec. Mhm. W wakacje najprawdopodobniej właśnie odbędzie się drugi etap tego szkolenia. To już będzie szkolenie dla osób, które mają mocne podstawy. Mhm. Czyli nie takie, które się już które jeszcze boją uczyły. twoje te pierwsze szkolenie, tak? Moje lub czyjeś, tak, no mhm. bo to już jest bez różnicy. Albo same się nauczyły, tak, no bo to też nie wiem, będę eliminować jakichś tam mhm. osób, ale muszą mieć mocne podstawy. Już nie będę tam tłumaczyć, jak na czym polega bańka ogniowa i. i yy. Aha, czyli podstawy to te bańki ogniowe. Dymne. To wszystko tak. To wszystko, co mieliśmy na pierwszym. To co jest levelem wyżej? Bo ja myślę, że właśnie to są takie najbardziej zaawansowane rzeczy. Nie, nie, nie. Jeszcze jest wyżej, ale tak nie zdradzę Ach, no tej tajemnicy, aczkolwiek będzie już tak naprawdę fajnie. Chciałabym też, na pewno będzie pani, która jest... Instruktorem tańca będzie nam e, chore, z choreografii trochę e, rad dawać, jak e, tą nóżkę postawić, jak tą rączką e, wymachnąć, jak, e, no którą nóżkę bliżej, którą dalej. Nawet Mało osób będzie... myśli o tym, że jak mają swoją, swoje pokazy, żeby zadbać o takie. E, tak. Takie trochę dalsze tematyki, e... właśnie ruch sceniczny. Mm -hmm. Bo pierwsze y, szkolenie miało zamysł y, poszerzenia tej branży animacyjnej. Nie? Mm -hmm. Tak jak ja, animator, rozciągnęłam to sobie o te bańki, dostałam dużo więcej zleceń, mm -hmm. y, więc myślę, dobra, y, niech oni też tak mają, y, niech sobie tam poszerzą. Y, druga opcja będzie raczej już na pokazy takie, y, właśnie gdzieś tam dla dorosłych, prawda? Już takie sztuczki y, dla dorosłych, już takie skupiające więcej czasu, tak, więcej y, ćwiczeń y, i będzie y, też będą bańki w UV. Wow, no to tylko przychodzi na te szkolenia. Zapraszam, myślę, że na pewno nazbiera się. A jak trochę... liczne w ogóle grupy są na Twoich szkoleniach? Ja 10 osób biorę. 10 osób, tak? Y, tak, bo to i tak już jest dużo. Mhm. Y, bardzo dużo my się uczymy. Ja bardzo mało y, na początku mówię, co mam powiedzieć, jak to wszystko ma wyglądać, jak ten płyn przyrządzić, jak to... A później bardzo, bardzo dużo, dużo ćwiczymy. I nie ma także na przykład, dobra, no, obeszliśmy te bańki ogniowe, dymne, to, 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 mhm. i już do tego nie wracamy. Nie, jak ktoś mówi: ale ja kurczę, nie wiem, jak tutaj z tą bańką dalej, bo ten ogień wybucha. Ja mam minę jak po prostu jakaś żaba. Taką wiesz, bo wszyscy na początku robią, wiesz, nie? Bo to wybuchło i wszyscy Aha. się boją. nie, też takie miny miałam, jak oglądałam potem siebie na filmach. To mhm. jest naturalny odruch, Nie. ale po prostu chcą wrócić do tych ćwiczeń i wracamy. I, mhm. i oni sobie podchodzą w każdej chwili, e, robią sobie te sztuczki, aż, aż już widzę, że mają dość. A robisz też indywidualne szkolenia? Tak. Czyli można się z tobą umówić w dowolnym tak. czasie? Jest droższe to szkolenie, ale mhm. można się umówić. Już mam teraz dwa indywidualne szkolenia. E, niektóre osoby wolą indywidualne. E, na pewno więcej naćwiczą, więcej wyniosą z tego, tak? No. To jest jakoś tak inaczej się podchodzi do jednej osoby, no, prawda? Oczywiście, że tak. Ale no, na, na takim 10 osób to też nie jest tak źle, prawda? I na tym drugim etapie na pewno będzie też inny przepis na płyn. Ten bardziej zaawansowany. Powiedzmy, ludzie wymagają innego przepisu, więc będzie inny, zupełnie inny. E, aczkolwiek ja samego nie praktykuję. Mhm. Nie praktykuję go, próbowałam, robiłam, ale jakby no nie podpasował moim rękom. Ja lubię mój mhm. e, i na nim będę pracować. Ale y, podaję to ze względu na to, podam ten płyn ze względu na to, że niektóre osoby y, myślą, że ten pierwszy jest trudno zrobić. Ten drugi to dopiero <laughs> będzie trudno zrobić. Okay. <laughs> tak, także. Powiedziałam, że robisz też pokazy za granicą. Tak, zdarzyło mi się. Y jak i jak jeszcze... otrzymałaś takie zlecenie? I no. Jak w ogóle tam było? Nieziemsko było. Zacznijmy od tego, to rewelacja po prostu. Też dzięki bańkom na dobrą mhm. sprawę, bo Ole Czerniawską poznałam, też pozdrawiam, Ola. Mhm. Poznałam właśnie dzięki mojemu przepisowi na bańki. Mhm. Ola do mnie kiedyś zadzwoniła, poprosiła o, o przepis, i ja odmówiłam na początku, ale ja taka jestem, że no niektóre osoby oglądające mnie teraz mają mój przepis, bo mają. Po prostu tak, od tak. Mhm. Bo zaufałam, bo, bo rada za radę, bo po prostu pomoc za pomoc. Ja, ja mam raczej dobre serce, mhm. <noise> więc też się to Może dzielę. nie powinnaś tego teraz mówić, bo teraz będziesz miała, wiesz, mnóstwo osób, które będą prosiły o... Coś. Nie, może nie. W każdym razie Ola mnie poprosiła, ja z początku odmówiłam, ponieważ to już było po tym hejcie, ja już mnie nieufna bardzo. Mhm i nie, nie wiedziałam, kto do mnie dzwoni, nie, nie znałam jej, więc myślę, no nie, nie podam, po prostu nie mogę, muszę ostrożna być bardzo. Ale przemyślałam i tak e, chyba gdzieś tam z góry dostałam jakiś znak, że jednak warto jej dać ten przepis. Myślę, bo ona za granicą, co to jest za kon konkurencja? I w ogóle, no, a niech tam trudno. Jak, mhm. jak gdzieś tam jest to ktoś podstawiony czy coś, no to trudno, tak? Ale dam, bo czuję, że, że, tak, że tak będzie dobrze. No i dałam jej ten przepis, ale ona już wtedy była po szkoleniu. I już też miała inny. Mhm. I tak zaczęłyśmy z sobą pisać, pisać, i bardzo dobrze nam się rozmawiało. I po prostu Ola mnie zaprosiła do siebie. Czyli gdzie? Bo eee, na Litwę, to, że... tak. Właśnie. Tak, na Litwie byłam. Eee, I e, na początku mnie zaprosiła po prostu, żebym kiedyś tam do niej przyjechała i mm -hmm. tak rozmawiałeś o tym, że no dobra, dobra, przyjadę, wiadomo, nie, tam zawsze człowiek odkłada. Eee, no i natrafił się właśnie ten pokaz na walentynki. Ola nalegała, mówi przyjedź koniecznie na te walentynki. I y, przyjechałam przed walentynkami, dwa dni y, ciężkiej pracy, ćwiczyłyśmy dużo przed tym pokazem y, i wyszło na mnie niesamowicie. Ale to we dwie robiłyście? We dwie robiłyśmy pokaz. Tak, synchronicznie? Tak, ćwiczyłyśmy wow. obie, tak. Było nieziemsko, naprawdę we dwie y, osoby robi się zupełnie inaczej niż mhm. jedna. Y no sam, sztuczki... samo to, że jest synchronicznie, to tak. już daje duży efekt. Tak, było bardzo fajnie, jestem zadowolona, ale nie tylko z tego pokazu, też z tego, że poznałam Ole, bo mhm. ja bardzo lubię poznawać ludzi, zwłaszcza z naszej branży okołoanimacyjnej, gdzie naprawdę i cieszę się, że tutaj jestem i że byłam w tym Krakowie i że Artur do mnie przyjechał, także to jest wszystko naprawdę potem owocuje bardziej niż pieniądze w portfelu, naprawdę. Dokładnie. Dokładnie z tego zdania. <grystanie> tak, e, więc e, też się cieszę, że poznałam ale wyszło to niesamowicie, zrobiliśmy ten pokaz na walentynki, gdzie e, ludzie byli zachwyceni. E, my wykonaliśmy... Czy to się... można gdzieś zobaczyć? Samo nagranie nie, na pewno można zobaczyć zdjęcia, tylko zdjęcia. Mhm. Nie, nie nagrywaliśmy tego, tam były, to była impreza dla VIP-ów, więc tutaj jakby nie. Prześleż nam te zdjęcia, to tutaj Oczywiście. pokażemy na ekranie. No pewnie. Więc super. <laughs> tak, I, i to był mój pokaz za granicą. Szykuję się chyba jeszcze jeden na weselu, ale to jeszcze zobaczymy, jak to mhm. będzie. Nie wiem, czy nie pojadę się szkolić też za granicę. Mhm. Bo jednak, jak szkole to też chciałabym siebie szkolić. E, niby te bańki. E, już tam na drugi etap tego szkolenia mam e, wszystko już tam poukładane tak, jakbym chciała. Ale nauki nigdy dość, tak? Zawsze można gdzieś jakiś nowy pomysł poprosić, a przede wszystkim poznać inne osoby. Tak, to prawda, to jest chyba najcenniejsze. Naj tak, najcenniejsze, po prostu każde jedno szkolenie gdzieś tam, jakieś wyjazdy, to się wiąże z poznawaniem fantastycznych ludzi mhm. i to, co ja, jak ja przyjechałam z tego Krakowa, to ja chyba jeszcze tydzień czasu chodziłam po prostu uśmiechnięta, mówię jak ja tam pamiętam, było pamiętam, jak mnie w Krakowie porwałaś na park, kiedy ja w ogóle <laughs> nic nieświadomy stoję, a ty mnie za rękę ale part. Bartek ogląda jak ja się, wiesz co, ja zawsze, ja działam spontanicznie. To, to I w założyłem. pracy, i w pracy, i w towarzystwie, wszędzie działam spontanicznie. Ja, a potem się zastanawiam, czy to było ok. Ja na drugi dzień rano budzę się w tym hotelu, oglądam sobie wszystko, roluję sobie Facebooka, ja patrzę, a myśmy na parkiet wkroczyli, gdzie tam był pokaz tańca. Tak, dokładnie. I to właśnie mi też to uświadomili z tym. Ludzie tam mają pokaz, ćwiczą. A my, a my na parkiet. O Jezu. Ale ja dopiero potem zobaczyłam to na drugi dzień, że to tak było. A mi właśnie tak uświadomili, że. Ale wiecie, że wy tam przeszkadzaliście? Ja mówię, nie wiem. No ale jest to, wspominać się raz. Dobrze, że nas nie wygonili. Dokładnie. Ale tam później, wiesz, kolejne pary zaczęły. No jak ty powiedziałeś, że odbijany, no to i kolejne wyciągnęliśmy i. A tak, bo to i ja tak... zrobiłem. No. I tak poszło. Tak poszło. To, to się wydnie. Tak, no właśnie nie. No i zaleje jest to wspominać, na pewno. Tak, tak, to było. Są gdzieś zdjęcia z tego, także na myślę. zobaczyć. następnym razem na następnych targach obiecujemy, no. nie będziemy popełniać takich. Albo gorsze będziemy. Czy Ania, jesteś również właścicielką firmy, która się nazywa Party Time. Zresztą dumnie pokazujesz to tak. na swojej Mam. Tak. Eee, jakie, jaką, jakie zajęcia macie w ofercie? Jakie animacje dla dzieci, jakie imprezy prowadzicie? Wiem, że pewnie tego jest mnóstwo, mm -hmm. ale takie najbardziej takie, którymi chcesz się pochwalić? To tak. Od samego początku to na pewno animacje, ale firma się nazywa Party Time organizacji Imprez, ponieważ nie chciałam się skupiać na samej animacji. Mm -hmm. Wiedziałam, że drzemie we mnie. Jeszcze jakiś większy tam potencjał. większy potencjał i ja po prostu ogarnę więcej. Ale z czasem wiem, że potrzebuję jeszcze trzech takich jak ja. <głos> <głos> Bo już nie ogarniam, ale jeszcze jeszcze daję radę. No ale przyjdzie ten czas, że naprawdę już sama nie dam rady tego wszystkiego ogarnąć, a pomysłów mam milion. Mhm. Głównie animacja. No, zaczynałam od animacji urodzinowych, ale jakby. Fajnie urodzinowe animacje bardzo lubię, ale skupiam się na imprezach dużych. Lubię, gdy jest dużo dzieci, dużo ludzi, gdzie się coś dzieje, gdzie się ktoś ze mną bawi i lubię rozkręcać imprezę, więc czasami działam na imprezach jako cały kierownik zamieszania od początku do końca. Potrafię przeprowadzić taką imprezę, że jadę, organizuję piknik cały, mhm. prowadzę zabawy dla dzieci później e, odpuszczam dzieciom prowadzę zabawy dla dorosłych po zabaw... tak? na jednej imprezie? Na jednej, i... na jednej impre... bo to wow. na przykład u nas bardzo modne są pikniki rodzinne mhm. każde sołectwa organizują sobie takie pikniki o, macie rodzinne. piękne tereny do tego e, tak, e, tak, mamy piękne tereny kocham Mazury <noise> e, <noise> e, tak, ja też <noise> e, i powiem Ci, że e, takie pikniki u nas są całe lato e, mhm. więc ja e, właśnie tak mówię, potrafię pojechać rozkręcić dzieci. Puścić już te dzieci wolno w końcu, jak już je wymęczę. E, organizuję zabawy dla dorosłych. E, później robimy jakieś karaoke. Karaoke się przekształca w dyskotekę. Dyskoteka się późno, późną nocą przekształca w szanty przy ognisku. Aż kończymy, chce mi się tam pojechać. Tak, kończymy o trzeciej i czwartej nad ranem. E, na spokojnie idziemy wtedy do domu. Nie? E, I takie imprezy lubię najbardziej. Gdzie jestem naprawdę kierownikiem całego zamieszania. Zaproś mnie na taką. E, zapraszam, wiesz co? E, w tym roku mam e, też w tej samej miejscowości, w której w tamtym roku zrobiłam taki właśnie ambarans. Mhm. E, już w tamtym roku od razu mnie zamówili, jeszcze na tej samej imprezie. E, I w tym roku e, właśnie jestem już u nich, będę u nich w lipcu. E, I na ten sam dzień dostałam wesele. E, mhm. Wesele to wiadomo, zgarniesz z, tysiak, z tysiaka minimum. E, ale dzwonię do pani sołtys, właściwie piszę na Messengera i mówię, że... E, no jak to tam? Czy mm, do wieczora będziemy? Czy do nocy? Czy jak? Nie ma innej opcji, zostajesz na noc. <laughs> <Super>. <laughs> Więc ja mówię, dobra, nie, jadę na wesele. <laughs> no także tam y, lubię. Y, mm -hmm. Takie imprezy właśnie lubię. Ale prowadzisz również jeszcze zajęcia z sensoplastyki, sensoryki. Ja, ja nigdy nie Ru wiem. Tak, wiesz co, same bańki to już jest trochę to, trochę to, tak? Bo to można się pobawić i pianą, i tą samą bańką, mm -hmm. i wydmuchiwaniem, i, i, i różnie. Także to też działa na dzieci. A czym się różni ta właśnie sensoryka od sensoplastyki? Bo dla mnie to jest jedno i to samo, ale to chyba nie jest jedno i to samo. Wiesz co, nie mam w tym jakiegoś rozeznania, bo normalnie nie zajmuję się samymi zajęciami sensorycznymi czy sensoplastyki, nawet takich nie nazywam. Mhm. Aczkolwiek działam na zmysły dzieci, na pewno. Myślę, że różnica jest tutaj w kwestii ćwiczenia rączek, tak, jakichś tam ruchów, a ćwiczenia jakichś zmysłów. No nie wiem, nie będę się tutaj wypowiadała, jeśli nie, mhm. mam, nie mam na ten temat wiedzy, ale jeżeli chodzi o działanie na zmysły, te dotykowe dzieci, tak, jakieś tam węchy, w ogóle to u mnie są zajęcia laboratorium, się nazywają. I to jest na zasadzie, że ja dojeżdżam zawsze. Czasami organizujemy też u siebie, ale mhm. głównie na dojazdy. I tam wtedy robimy i kule do kąpieli, i slajmy, i eksperymenty, i jakieś mydełka, i wszelkiego rodzaju warsztaty. I to naprawdę dzieci uwielbiają. U nas jest to rozchwytywane i no, najbardziej to te slajmy. No, dzieci to po prostu tak czekają. No, no, a teraz. w ogóle, że ostatnio robiliście te slime UV. Tak, to jest tak. To jest mega. E, tak. Ja nie wiedziałam, że one w ogóle tak będą świecić, bo one po prostu, jak je zrobiliśmy, to one aż taką poświatę miały, wiesz, od siebie. Mhm. Zresztą widać, Artur ma zdjęcie ze slimem, tak. to niesamowicie. No, Artur był niedawno u nas, także też opowiadał właśnie o tym. Tak, jest, no nieziemskie to było, zwłaszcza, że tam było wszystko, co świeci. Mhm. Eksperymenty też były w UV. Wszystko się świeciło, wszystko. Były wybuchy wulkanów, lawa, wszystko się świeciło. Wow. Tak, więc dołożyliśmy wszelkich starań, żeby właśnie dzieci zrobiły takie wow, nie? Mhm. Że to im się podoba. No to to jest moja nowość w ogóle, bo weszłam w te zabawy w ultrafiolecie. Ogólnie tam imprezy w ultrafiolecie, no to już są znane, tak? Wiadomo, że to mhm. już robimy. Natomiast ja tutaj weszłam w to dopiero teraz i zanim jeszcze wyszłam ze zdjęciami, z filmem i z tą imprezą promocyjną, to już dostałam na to zlecenia, ludzie mi ufają po prostu, wiedzą, że to będzie fajne. I to te zajęcia właśnie, ja też robię zajęcia takie, na przykład lepimy z różnych mas plastycznych, przy tym tak, sami produkujemy jakieś tam te wulkany czy, czy inne zabawki, gdzie można je tam, wiesz, pozgniatać, podotykać, to się albo się rozsypie, mm -hmm. albo tam, wiesz. Tak jak przykład... te gliniotki, jak kiedyś były te modne, takie mąki. Tak, 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 do balona. Mhm. Mm -hmm to to też wiesz, robię na przykład mydełka. Bardzo, bardzo dużo teraz robię warsztatów mydełek. Jak się zacznie okres przed dniem matki, to zaopatrzę całe mazury w mydła. Tak, tak ale wszyscy to jest. Wszyscy będą czyści. Tak, wszyscy, wszyscy będą czyści. I do jeziora. I do jeziora tak jest. W każdym razie to jest rozchwytywane też, no bo jednak to dziecko przyniesie do domu, nie? To dla mamusi mhm. da takie mydełko, własnoręcznie tam zrobione. I to też jest fajne, bo dzieci dodają jakichś tam zapachów, barwników, wiesz, mówisz im do kubeczka, oni dają do foremki, potem to wszystko im tam inaczej wyjdzie niż powinno, ale wiesz, nabierają, gdzieś tam wiedzą, dlaczego mhm. tak wyszło, albo dlaczego się nie wlewa barwnika, na przykład bezpośrednio już na gotowe mydło, bo potem rączki wszystko brudne. I dzieci naprawdę e, potem zauważają, jakie błędy popełniają. Co To jest tak edukacyjnie od razu? Tak, jest, fajne, to jest bardzo hmm. fajna sprawa. E, I podczas tych warsztatów robię, e, robię różne rzeczy jeszcze, ale no nie mówię o tym i nie udostępniam zdjęć z, ze względu na konkurencję. Jasne. Tak. Także wisienka na torcie zostaje klientom i ona już idzie pocztą pantoflową. Mhm. Ania, a czy robisz coś jeszcze poza animacją? Hmm. Czy jeszcze gdzieś pracuje oddzielnie? Czy, a czy pracujesz, czy może hobbystycznie Coś jeszcze robisz. Wiesz co, moja firma, firma pochłania mnie w zupełności. Ja mhm. robię wszystko wszędzie, jestem, tak jak mówię, kierownik zamieszania. Po prostu robię bańki, robię animacje, robię imprezy dla dorosłych, dla dzieci w przedszkolach prowadzę bale karnawałowe, maluję, staram się bynajmniej ćwiczę dużo. Teraz już zorganizowałam pierwszy wczoraj. Mhm. Wieczorem wróciłam właśnie do domu. To jeszcze bilet drukowałam tutaj, żeby do Was przyjechać. Pierwsze spotkanie przy Pędzlu właśnie, gdzie też tam mm, złapałyśmy tego bakcyla i mhm. chcemy malować i też chciałabym malować. Ja bym chciała robić wszystko. Chciałabym do Ciebie na szkolenie przyjechać, zrobić sobie kit performera. to widzę, jak się przywracam, jak rozumiesz, się uderzy o ten stolik, jak tu krzyczę, jak tu się śmieję, jak mi mam du za dużego no, no to buta. to doskonale już wiesz, na czym to polega. Tak, 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 więc ja tu po prostu już bym chciała i przyjadę na pewno na, na, na Twoje szkolenie, tylko niech y, gdzieś tam, jakby mi tak Pan Bóg dał jakiś dzień między sobotą a niedzielą. Byłoby fajnie. Co? Byłoby ekstra na szkolenia. Czyli by nie, nie mam co Cię pytać, czy, czy masz czas wolny? Y Wiesz, no mam też rodzinę, więc mm, mhm. no pochłania mnie trochę ta praca, no nie powiem, że nie, dużo trzeba się poświęcić, a zwłaszcza, że ja pracuję sama e, i czasami e, ludzie się dziwią właśnie, e, kiedyś właśnie ksiądz ten zaprzyjaźniony e, przyszedł i mówi, e, to ile tak przed waszym występem musicie e, się rozpakowywać? I tak mówię, my? Ja mówię, że no proszę księdza, tak z pół godziny, a ile osób? Gdzie ja mówię do, ja? Jedna! Mówi naprawdę? I wiesz, no to wszystko wtachać, wnieść, wynieść. Naprawdę no. już potrzebuję kogoś do pomocy i e, chciałabym, tylko że to jest bardzo ciężko znaleźć. Wysyłajcie sywi do Ani. <laughs> tak, chciałabym kogoś zwariowanego, takiego naprawdę, że nie trzeba palcem pokazywać. Przez chwilę miałam na pewno na e, tych, na wszystkich balach karnawałowych, to miałam pomoc i e, żeby taka pomoc mogła być cały czas, no byłoby świetnie, no ale no niestety się nie da. Mhm. i jestem sama i jest mi już ciężko, bo naprawdę no nie ogarniesz jeden człowiek nie ogarnie wszystkich tematów, tak i albo będziesz robiła coś dobrze, albo wszystko wszystko ja po nie, trochę. ja to pracuję sam, także trochę no. to znam. No właśnie i tak wszędzie jestem, wszystko bym chciała, wszystko co nowe to ja już od razu się garnę mhm. do tego i co więcej ludzi poznam jeszcze, to jeszcze jakieś mam inspiracje, wiesz? Tak, tak w tym internecie coś wygrzebię i już też bym chciała, także jestem naprawdę mam pomysłów jeszcze Milion na siebie e, i to długo jeszcze się nie skończy. Tak, jestem taka Ale to dobrze, no lepiej, żeby było tego za dużo niż za mało. Z na kolei. pewno, tak, trzeba mieć gdzieś tam asa w rękawie, ale mhm. e, no jest mi już troszeczkę ciężko, jednak samej. E, jakby mi się jakaś osoba trafiła, byłoby super. E, ja myślę, współpracy. że po tym filmie będziesz miała mnóstwo zapytań, czy. <laughs> Czy możemy z Tobą pracować? Chciałabym naprawdę. Pochłania mnie praca nieziemsko i ja się poświęcam właśnie tylko tej pracy, wracając do pytania. Nie zajmuję się już tak niczym. Niczym. Oprócz tego, że mam pracę, to mam trójkę dzieci w domu. Męża, tak, jakiś tam ogródeczek. Tym też wszystkim trzeba się zająć. No perfekcyjną panią domu to nie jestem. Ale mamą świetną. E, no, zobaczymy, co mi dzieci kiedyś powiedzą. Dziś tak. Ale no też trzeba, wiesz, to trzeba do tej szkoły wyskoczyć, trzeba w domu, tak, tu... A robisz na przykład imprezy w szkołach swoich dzieci? E, tak, ostatnio robiłam właśnie mędełka w szkole moich dzieci. I mhm. e, w ogóle... Moja praca z animacją zaczęła się w szkole moich dzieci. O proszę. Tak. <śmiech> <śmiech> pomagałam przy prowadzeniu różnych andrzejek, bali karnawałowych i pewnego razu pani, na, na, pani nauczycielka przyszła do mnie i mówi. Pani Aniu, pani to ma taki dystans do siebie. Tak się pani z tego nadaje, by pani na jakiś kurs poszła i, i coś z tym robiła. Nie? To tak mi dużo, dwa razy nie trzeba było mi powtarzać. <śmiech> <śmiech> mi się żaróweczka zapaliła, nie? Zaczęłam szukać szukać. Ale wtedy miałaś swoją firmę animacyjną. Nie? Nie? nie. No i wtedy właśnie pojechałam na te pierwsze kursy animatora, jak wszyscy e, oczarowana byłam farbami, Jowi. O <głos> <głos> <Okay>. <głos> Tak, i myślałam, że wróci wróciłam stamtąd z ogromem wiedzy i jestem już świetnym animatorem i wszystko dam rady, nie. A to tak naprawdę to był pierwszy malutki krok. O, tak, takie taki maluńki. E, tak, i e, też powiem, że no, dużo trzeba dać od siebie. Nie ma tak, nie ma e, tak, żebyś dostał. Idealny płyn na bańki i one będą się same robić. Nie ma idealnego szkolenia i, i wszystko już pójdzie samo. Mhm. Jeśli nie włożysz w, w to 150%, to, ładnie, to tak. nie ma, po prostu nie ma. Ludzie myślą, że pójdą na szkolenie i, i już, następnego i dnia będą no. magikami, będą bańkarzami, Ta. będą face painterami. Nie. Ma. Mhm. nie. To trzeba ćwiczyć trzeba cały dużo, czas. Tak, trzeba dużo, dużo, dużo z tym pracować i uparcie. Ja jestem straszny uparciu. Jak już sobie coś ubzduram, to nie ma. Po prostu mm -hmm. ja już, wiesz, jeden kierunek obieram i, i dążę do celu. Mm -hmm. to, tak jak z tymi bańkami. Aniu, to powiedz w takim razie, czego ci życzyć Czy życzę więcej czasu, czy więcej pracy? Hmm. <laughs> Właściwie tak, pracy mam dużo, ale jeszcze więcej to się przyda. <laughs> Czasu mam mało. To to też może wiesz. wydłużenia doby. Tak, wydłużenia doby to by mi się przydało, ale pewnie bym poświęciła zaraz na jakiś tam, wiesz, na kit performera. <laughs> no to życzę Ci wydłużenia doby. Tak, wiesz co? E, Wiesz, czego trzeba życzyć? Jeszcze więcej wspaniałych ludzi wokół siebie. Bo ja ci powiem, że życie zupełnie inaczej wygląda. Jak jest mnóstwo dobrych ludzi mhm. i e, fajnych ludzi wokół siebie się ma, to naprawdę życie zupełnie inaczej e, obiera inny kierunek w ogóle. E, bo nawet w jakichś takich kiepskich dniach zawsze masz do kogo napisać, zawsze masz do kogo zadzwonić, zawsze ktoś Dobra, ci powie, słuchaj, będzie dobrze, okej, okay, tam jeden dzień masz kiepski. E, I naprawdę, jedynego, co zawsze mówię, że trzeba e, ludziom życzyć, to mnóstwa dobrych ludzi wokół siebie. Takich pomocnych, naprawdę. W takim razie życzę mnóstwa dobrych ludzi wokół siebie. Dziękuję. I jeszcze więcej. <grym> tak, Aniu, okay. jeszcze zanim skończymy, mm -hmm. wiem, że przygotowałaś konkurs dla naszych widzów, a mm -hmm. nasi widzowie bardzo lubią konkursy tak. i jeszcze bardziej otrzymywać nagrody, a wiem, że masz fantastyczną nagrodę. Tak, eee, to zaczniemy od nagrody. <grym> No dobra. E, tak, e, będziemy tutaj mieli konkurs właśnie, a nagrodą e, będzie sprzęt podstawowy do baniek mydlanych e, o wartości 500 zł. E, jest to sprzęt, który na pewno większość z Was kojarzy. E, jest to cały komplet rurek ogniowych, dymnych. Piana, wybuchająca ogniem, piana, zwykła i magiczny kwiat. Więc. No to jest chyba najbardziej wartościowa nagroda finansowo w naszym konkursie. Znaczy w naszym programie, nie w konkursie. To cieszę się. I, um, a teraz co trzeba zrobić? A? Co trzeba zrobić? To tak. Na YouTubie pod naszym filmikiem, filmikiem wstawiamy komentarze. Yy, I tam w tym komentarzu musimy napisać jeden najbardziej <głos> <głos> magiczny, niesamowity składnik płynu do bańek mydlanych, który sprawi, yy, że bańka mydlana nigdy nie pęknie. Także liczę na waszą intencję. Tak. Ja bym twórczą. powiedział, że to mogą być łzy jednorożca. A tak. A tego już nie możecie wykorzystać. Nie. Bez jednorożców, ale myślę, że to może I być Może uzasadnić dlaczego? Żeby tak jeszcze było pełniejsza ta odpowiedź. Dlaczego? Dlaczego ma nie pęknąć ta bańka? Dlaczego ten konkretnie składnik ma A sprawić, że bańka ten... nie pęknie? No właśnie, dlaczego? Dlaczego? Wyjaśnijcie. Wyjaśnijcie dlaczego. <grystanie> <grystanie> tak, wyjaśnijcie dlaczego. Ten składnik ma sprawić, że ta bańka nie pęknie. I zestaw do baniek jest Wasz. Dokładnie. Oświeje, zestaw do wartości... Jednej tak, osoby. Tak, właśnie Ciebie. Eee, tak, zestaw o wartości 500 zł ode mnie dla Was. <grystanie> wow. Aniu, bardzo dziękuję Ci, że przyjechałaś, że przyjęłaś zaproszenie. Bardzo ja dziękuję, dziękuję Ci dziękuję. za rozmowę, Bardzo ja że... Dziękuję za, za zaproszenie, bo z miłą chęcią tutaj przyjechałam, także jestem mega szczęśliwa, że mogłam tutaj być. Fantastycznie, bardzo się cieszę. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. A Was zapraszam, jak zwykle, za tydzień, w poniedziałek o 19. Do kolejnego odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i wygrywajcie nagrodę o Dani. Cześć.